Ziemia, nasza planeta, widziana z kosmosu jest tylko niewielkim okruchem, ale dla nas, ludzi, to cały świat, miejsce, w którym żyjemy, pracujemy, wychowujemy dzieci. Czy dbamy o naszą planetę jak o najcenniejszy skarb, czy wręcz przeciwnie, sukcesywnie ją niszczymy? W tym programie poznamy wpływ człowieka na środowisko. Udowodnimy, że ludzie i środowisko są jak naczynia połączone. Dbając o środowisko, dbamy o samych siebie. Restrukturyzacja sektora energetyki, budowa farm fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych, nowoczesnych geotermii i źródeł na biogaz i biomasę to działania mające na celu nie tylko ograniczenie emisji CO2 i ochronę klimatu, ale także walkę ze zjawiskiem smogu. Skuteczna poprawa jakości powietrza jest jednak zadaniem nie tylko sektora zawodowej energetyki, ale i władz państwowych, samorządów lokalnych, a także samego społeczeństwa. Im szybciej połączymy te działania, tym szybciej usuniemy smog z naszych miast i wsi. Setki kilometrów nowych autostrad, pejzaż usiany nowoczesnymi wieżowcami, gąszcz nowoczesnych technologii. To obraz Polski drugiej dekady XXI wieku. Są jednak takie dziedziny naszego życia, w których pozostajemy daleko w tyle. Wystarczy nabrać powietrza, by się o tym przekonać. Jakość naszego powietrza jest dramatyczna. W walce o czyste powietrze potrzebujemy radykalnego przyspieszenia. Polska przez nas samych i zagranicznych turystów uważana jest za kraj o wyjątkowo bogatej i różnorodnej przyrodzie. Z dumą chwalimy się rezerwatami, dzikimi obszarami leśnymi i prawdziwymi puszczami, których w Europie zostało już bardzo niewiele. Niestety, coraz częściej postrzegani jesteśmy na arenie międzynarodowej jako kraj o bardzo zanieczyszczonym, wprost niezdatnym do oddychania powietrzu. Od lat zajmujemy czołowe miejsca w niechlubnych, smogowych rankingach. Należy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest źródłem i kto odpowiada za złą jakość powietrza w Polsce. Pierwsza myśl to oczywiście niekorzystny wpływ przemysłu i zawodowej energetyki, opartych głównie o paliwa kopalne. Od 2005 roku emisja zanieczyszczeń w polskich elektrowniach spadła 20-krotnie. Zmiana źródeł zasilania na bardziej ekologiczne, budowa nowych filtrów i systemów monitoringu na polskich elektrowniach była możliwa między innymi dzięki współpracy sektora energetyki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z ciekawszych przykładów wykorzystania środków funduszu jest ciepłownia w Olsztynie. Wybudowano w niej instalację opartą na ekologicznej biomasie. Pozwala to znacząco zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Obecnie 98% ciepła w Olsztynie na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej produkowane jest z węgla. Ten stan rzeczy zmieni się w najbliższym czasie, bowiem nasze przedsiębiorstwo zamierza produkcję ciepła oprzeć o miks paliwowy, w którym odnawialne źródła stanowić będą ponad 60%, a zmniejszenie udziału węgla nastąpi do około 30%. Pierwszym krokiem do realizacji tego celu jest budowa nowej ciepłowni biomasowej Kortowo Bio. Ta inwestycja realizowana jest dzięki zaangażowaniu środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 1.1. To jest około 50% nakładów inwestycyjnych. Pozostałą część finansowania zapewnia nam pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki tym środkom jesteśmy w stanie realizować tę inwestycję. Nowoczesna ciepłownia biomasowa ma moc około 25 MW. Pozostałe 4 MW uzyskiwane będą z odzysku spalin. Ciepłownia ta pokryje zapotrzebowanie 25% na ciepło w Olsztynie. Także dzięki tej inwestycji ograniczona zostanie emisja spalin do powietrza, a mieszkańcy uzyskają ekologiczne ciepło.
Ze wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystają także cegielnie, huty, rafinerie i zakłady chemiczne, takie jak te. Tu w Policach, w fabryce należącej do Grupy Azoty, od lat szuka się rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza. Co robi firma dla poprawy jakości powietrza? To jest przede wszystkim spełnienie wymagań i dyrektywy EED, czyli emisji dużego przemysłu, również chemicznego. Na przykład nasza elektrociepłownia. Nasza elektrociepłownia jest elektrociepłownią typu węglowego. O węglu się dużo mówi, że to jest zły, nie powinno się stosować i tak dalej. No ale mamy taką realność, jaką mamy. Nie zmienimy tego systemu energetycznego w Polsce, bo jest to sektor podstawowy dla naszej działalności. A więc, abyśmy mogli to prowadzić, ta instalacja została doposażona. W ubiegłym roku zakończyliśmy bardzo potężną inwestycję, wielosetmilionową, to jest naprawdę duży koszt, duży wysiłek był kosztowy naszej spółki, żeby ta instalacja mogła pracować pod takimi kryteriami, jakie będą obowiązywać w Unii w roku 2021, a więc już za rok. My to już na dzień dzisiejszy spełniamy. Chodzi o ograniczenie emisji tlenków azotu. Mamy wybudowaną nową instalację odazotowania i nową instalację odsiarczania metodą mokrą amoniakalną. Tu dodatkowo powiem, że ta metoda powoduje również powstawanie półproduktu do naszych nawozów, jakie stosujemy. Po wyniku, mówię, ograniczenia czy stosowania tejże technologii jest wytworzenie siarczanu amonu, który stosujemy do naszych nawozów, a więc dwa w jednym. Skuteczna walka ze smogiem wymaga mobilizacji i współpracy nas wszystkich. W ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosła świadomość Polaków, ich chęć do życia w czystszym środowisku i oddychania czystym powietrzem. Do walki ze smogiem stanęli urzędnicy, politycy, dziennikarze, przedsiębiorcy, a nawet artyści. O poprawę jakości powietrza od lat głośno apelują naukowcy i lekarze. W walce ze smogiem kluczowym staje się obalenie dotychczasowych stereotypów i pokazanie, że na powstawanie smogu ma wpływ każdy z nas. W Krakowie nikt już chyba nie ma wątpliwości, że smog jest naprawdę bardzo poważnym problemem. Tutejsi lekarze i naukowcy od dawna zwracali uwagę na fatalną jakość powietrza w mieście. Teraz przyszedł czas na to, by przeanalizować, jak substancje zawarte w smogu wpływają na zdrowie mieszkańców. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przebadają kilkaset dzieci, by sprawdzić, jak smog wpływa na rozwój ich centralnego układu nerwowego. Jak ktoś wpadnie pod samochód, no to wiadomo jest, że ja złamał nogę, bo wpadł pod samochód. A ze smogiem, w ogóle z chorobami środowiskowymi, cywilizacyjnymi, sprawa jest trudna. Dlatego musimy zbadać dużo dzieci. Badamy 800 dzieci, 300 ze wstępną diagnozą problemu z zachowaniem ADHD i 500 losowo wybranych. Te badania potrwają 3 lata plus rok na analizę i będziemy robić obrazowanie mózgu, będziemy robić bardzo dokładne badanie zachowania dzieci, czy jak ich uwaga się kształtuje, jak łatwo są podatne na odwrócenie uwagi. To wszystko będziemy liczyć, łączyć z mapami, które mówią nam, jaką dawkę te smogu te dzieci dostały w okresie płodowym, w okresie szkolnym, żeby zrozumieć, czy i jak ten smog wpływa na rozwój mózgu, na zachowanie. Ja mam dwie córki w wieku szkolnym w Krakowie i mam nadzieję, że nasze podejrzenia, że smog robi zamieszanie i szkody w połączeniach w mózgu się nie potwierdzą. Ale jeśli by się potwierdziły, to będzie to kolejny dowód, że smog uderza w zdrowie i to uderza w zdrowie dzieci. W taki bardzo czuły i ważny punkt. Najczystsze miasto w Europie to Muonio w północnej Finlandii, gdzie średni poziom PM2,5 wynosi 2 mikrogramy na metr sześcienny. Jakość powietrza we wszystkich polskich miastach poza nadmorskimi jest generalnie zła. Stężenie najniebezpieczniejszego dla zdrowia, pyłu zawieszonego o średnicy poniżej 2,5 mikrometra w najbardziej zanieczyszczonych metropoliach przekracza poziom alarmowy przez około 150 dni w roku, czyli statystycznie niemal co drugi dzień. Kraków, Katowice, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław. To miasta, w których oddycha się trucizną. W lepszej sytuacji są mieszkańcy pasa nadmorskiego, ale i u nich notuje się nawet 40 dni przekroczenia normy alarmowej. Optymistycznym jest jednak fakt, że w każdym z tych miast prowadzi się programy walki ze smogiem, a walkę tę wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z funduszami wojewódzkimi. Programy pomocowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska skierowane są zarówno do mieszkańców małych, jak i dużych miast.
każdy mieszkaniec Polski, który mieszka w domu jednorodzinnym, może skorzystać ze wsparcia i pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska realizuje dwa niezwykle ważne programy wspierające walkę ze smogiem. Program Czyste Powietrze, realizowany we współpracy z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, i program Mój Prąd, którego celem jest finansowanie paneli fotowoltaicznych na naszych dachach i wspieranie rozwoju elektrycznego ogrzewania naszych domów jednorodzinnych. Według badań tylko w kilku dużych polskich miastach stan środowiska naturalnego można określić jako niezły. Jeszcze na początku 2019 roku symbolem bardzo zanieczyszczonego miasta był Kraków. Ale to w stolicy Małopolski wiele się dzieje na polu walki ze smogiem. Od 1 września 2019 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. W latach ubiegłych, gdy tylko przychodziło pierwsze ochłodzenie, od razu wskaźniki zanieczyszczeń na stacjach monitoringu powietrza w mieście szły w górę. Teraz czujniki drgają minimalnie, a na smogowych mapach Kraków pokazywany jest jako zielona wyspa otoczona czerwonym łańcuchem. Jeśli mówimy o stanie powietrza w Małopolsce czy w poszczególnych regionach Małopolski, niewątpliwie możemy powiedzieć jedno, że ono ulega stałej poprawie. Natomiast wszystko zależy od tego, jakie działania są podejmowane na gruncie całej Małopolski, czy też lokalnie przez samorządy poszczególnych wójtów, burmistrzów, prezydentów. I o ile nie tak dawno moglibyśmy powiedzieć, że region Małopolski, czy też niektóre samorządy mniej aktywnie włączały się w walkę o czyste powietrze, to dzisiaj uruchamiane programy przez Zarząd Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska czy programy centralne sprzyjają temu, żeby rzeczywiście aktywnie zadbać o to, aby ten stan powietrza był dużo, dużo lepszy i on systematycznie się polepsza. Jeśli popatrzymy na trzy chociażby nawet wskaźniki, mam tu na myśli pyły PM10 czy 2,5, trzeci taki wskaźnik, pod względem którym ocenia się czystość powietrza, to przede wszystkim zawartość benzoalfapirenu, to widzimy, że w zależności od może nie tyle pory roku, ale nawet i pory dnia, te wskaźniki skaczą. I dla przykładu dzisiaj, o ile popatrzymy na czystość powietrza w Zakopanem o godzinie 6 rano, to powietrze było czyste, nawet bardzo dobre. Natomiast w chwili obecnej w samym Krakowie już to powietrze uważa się za mniej korzystne, czyli ta zawartość pyłów PM10 i 2,5 jest na tyle wysoka, że no może ona nie zagraża wprost bezpośrednio zdrowiu człowieka, natomiast należy mieć na uwadze, żeby już nieco to przebywanie na świeżym powietrzu nieco ograniczyć. Wierzę głęboko, że jeśli będziemy nieustannie krążyć wokół tematu smogu i w kółko powtarzać o jego szkodliwości, to nasza świadomość, która jest przecież podstawą każdej dobrej zmiany, sprawi, że z roku na rok będzie nam się oddychać lepiej. Do tego potrzebne są wysiłki każdego z nas z osobna i wszystkich razem. Ale nie mamy zbyt wiele czasu. Musimy dodać gazu.